Anna Tabaka, witam. Przed nami przegląd dnia w Silesia Flash. Chciała się z nim rozstać, nie wiedziała, że dół jest już wykopany. Przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu zapadł wyrok w głośnej sprawie zabójstwa 42-letniej Moniki. Dziś odbyły się mowy końcowe. Na sali pojawiła się rodzina zamordowanej, a także trzej oskarżeni. Między innymi były partner kobiety. Szczegóły Paweł Jędrusik. Kara dożywotniego pozbawienia wolności i możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po co najmniej 30 latach. Taki wyrok usłyszał dziś Mariusz P., który został nieprawomocnie skazany za zabójstwo Moniki W., byłej partnerki. Mężczyzna ma także wypłacić duże odszkodowania rodzinie ofiary. Na sali sądowej Mariusz P. trzymał głowę nisko, a w mowie końcowej próbował sprowokować prokuratora. Chciałbym też przeprosić za to, co się stało rodzinie, ale też chciałbym się zwrócić do Wysokiego Sądu, że w postępowaniu przygotowawczym pani prokurator mogła zabezpieczyć jedyne narzędzie zbrodni, na którym by pojawiły się odciski palców, krew czy jakieś inne ślady. Oczywiście zaniechała tego obowiązku od początku, co teraz w Wysokim Sądzie no, trudno będzie stwierdzić tak naprawdę, co się stało, udowodnić moją niewinność. Sąd nie miał jednak wątpliwości. Uznał Mariusza P. winnym zabójstwa. Mężczyzna miał uderzyć Monikę W. co najmniej 11 razy młotkiem, a następnie wrzucić do dołu, który został zakopany. Zabójstwo to było zaplanowane, o czym świadczą przede wszystkim okoliczności związane z przyjazdem Moniki do Jaworznika, przygotowanie dołu przez Pawła na polecenie Mariusza P., umieszczenie, ukrycie w samochodzie Ford przez Mariusza P., którym następnie poruszał się z pokrzywdzoną przedmiotu przypominającego młotek czy łom, jak również taśmy klejącej. Te elementy stanu faktycznego zostały w sposób pewny wykazane. Nie jest prawdą, że Mariusz chciał tylko nastraszyć pokrzywdzoną, zaś uderzenia w głowę zadał jej niejako w obronie przed jej atakiem. Nie ma żadnych bezpośrednich dowodów na to, że to zdarzenie miało dokładnie taki przebieg, jaki został opisany w tym oskarżeniu. Ponieważ jakie mamy dowody w tej sprawie? Mamy częściowe wyjaśnienia oskarżonych. Na sali sądowej pojawiła się dziś rodzina zamordowanej Moniki W. Zarówno ona, jak i prokurator wnioskowali o najwyższy możliwy wymiar kary dla Mariusza P. Jednak największym błędem i wyborem życiowym był jej związek z Mariuszem. Człowiekiem ogarniętym frustracjami, złością, arogancją, brutalnością z uzależnieniem alkoholowym. Monika nie była pierwszą ofiarą Mariusza. Na tej sali stawali świadkowie, kobiety, które w przeszłości były związane z oskarżonym, które potwierdzały jego skłonność do agresji, przemocy, podawały przykłady jego ataku złości. W procesie skazani zostali także Paweł B., który zakopał ciało kobiety, usłyszał wyrok 6 lat pozbawienia wolności, a na rok w zawieszeniu na 3 lata został skazany Łukasz W., który utrudniał postępowanie karne. W ponad 40 polskich miastach odbędą się dzisiaj i w najbliższych dniach protesty ogólnopolskiego strajku kobiet. Demonstracje mają związek z tragedią, do jakiej doszło w nowotarskim szpitalu. Z powodu wstrząsu septycznego zmarła tam 33-letnia Dorota. Była w 20 tygodniu ciąży. Śledztwo w tej sprawie przejęła prokuratura regionalna w Katowicach. Fatima Orlińska. Na odzew nie trzeba było długo czekać. Kobiety znów wychodzą na ulicę, by zamanifestować swój sprzeciw wobec śmierci kolejnej ciężarnej. Tym razem 33-letniej Doroty z Nowego Targu. Ani jednej więcej pod takim hasłem ogólnopolski strajk kobiet w całej Polsce, w tym województwie śląskim, organizuje liczne protesty. Naszym celem jest przede wszystkim chronić kolejne kobiety przed tym, żeby to się nie stało. Oczywiście wywieramy również nacisk, w tej chwili się bardzo oburza środowisko lekarskie, że mówimy, że to lekarze, no ale ktoś tej kobiety nie doinformował. Jeśli ja idę w zagrożonej ciąży do szpitala i słyszę, zrobimy wszystko, żeby uratować pani dziecko, to nie myślę o tym, że zrobimy wszystko łącznie z tym, że zabijemy panią, czy pozwolimy pani umrzeć. Pierwsza fala protestów miała miejsce 2 lata temu, kiedy w wyniku, jak już dziś wiadomo, nieudzielenia pomocy lekarskiej na czas zmarła ciężarna Izabela z Pszczyny. W województwie śląskim marsz odbędą się m.in. w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku czy Gliwicach. Wszyscy pójdą dla Doroty. Personel medyczny postanowił czekać na samoistną śmierć płodu. Teraz wiemy już, że ten szpital nie przeprowadza aborcji, ponieważ posiada relikwie Jana Pawła
drugiego. Nie zgadzamy się na takie praktyki. Nie zgadzamy się na to, żeby państwo paktowało z Kościołem, kładąc na szali nasze życie. Ani jednej więcej. Przestańcie nas zabijać. Kobiety, które angażują się w organizację czarnych protestów, nie kryją rozczarowania. Uważają, że to przedstawiciele rządu są winni tragedii, do których dochodzi od momentu zaostrzenia prawa aborcyjnego. Ja uważam, że żyjemy w kraju seryjnych morderców i zazwyczaj hasło seryjny morderca kojarzy nam się z powieścią kryminalną. To jest ktoś, kogo ścigają wszelkie możliwe organy władzy. Natomiast u nas jest zupełnie inna sytuacja. Seryjni mordercy siedzą sobie na wiejskiej w garniturkach i z panami w sukienkach jakby knują kolejne mordy albo uskuteczniają kolejne mordy kobiet. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że ma zostać powołany specjalny zespół, który zajmie się standaryzacją i opracowaniem szkoleń dla szpitali. Podkreślił również, że prawo do aborcji działa, gdy istnieje zagrożenie życia kobiety, jak i jej zdrowia. Ciążę można przerwać nawet wtedy, gdy zachodzi tylko jedna z przesłanek. W przypadku definicji zdrowia stosujemy tutaj szeroką definicję, która odnosi się nie tylko do zdrowia fizycznego, ale również do zdrowia psychicznego. Rzecznik praw pacjenta i oczywiście minister zdrowia są od egzekwowania tego prawa pacjenta i prawa pacjentek. Dlatego będziemy doprecyzować te wytyczne, które zostały wydane w roku 2021. Decyzja o przejęciu śledztwa w sprawie zmarłej Doroty przez katowicką prokuraturę podyktowana jest dobrem śledztwa i doświadczeniem w prowadzeniu podobnych postępowań. Tunel pod Randem w Katowicach nocą będzie zamknięty. Zmiana, która obowiązuje do 16 czerwca, polega na wyłączeniu przejazdu w jednym kierunku. Organizacja ruchu będzie zmienna. Powód to budowa nowej linii tramwajowej na ulicy Grundmana. Utrudnienia są związane z kolejnym etapem budowy wiaduktu nad ulicą Chorzowską, po którym pobiegną tory. Wzdłuż ulicy Grundmana w Katowicach trwają prace budowlane związane z nową linią tramwajową. Z tego powodu w ciągu dwóch kolejnych nocy ruch w tunelu pod Rondem zostanie zamknięty. Dwie kolejne noce to utrudnienia dla kierowców związane z przejazdem w stronę przeciwną, czyli do Chorzowa. Pierwszy etap tych prac za nami. Rzeczywiście wszystko powiodło się, zostało przeprowadzone zgodnie z planem. Belki ustroju nośnego, które wykonawca w tej chwili przez te trzy kolejne noce montuje na przyczółkach i na tej podporze środkowej, którą wcześniej wybudował, zamontowane zostały w komplecie, jeśli chodzi o tą stronę w kierunku centrum Katowic. Tunel w Katowicach zamykany jest od godziny 23 do 5 nad ranem. W tym czasie kierowcy są przekierowywani na górną część trasy, na ulicę Chorzowską. Utrudnienia wynikają z kolejnego etapu budowy wiaduktu, po którym przeprowadzone zostaną tory tramwajowe. To tory nowej linii łączącej dwie istniejące już linie między Katowicami a Chorzowem i Bytomiem. Mamy tylko jedno połączenie. Jest to połączenie wzdłuż Alei Korfantego. Warto mieć dwie możliwości, bo po pierwsze można inaczej przekierować niektóre linie, dając nowe możliwości dojazdu. Prace przy budowie nowej linii tramwajowej mają zakończyć się w czwartym kwartale tego roku, przy czym najbardziej uciążliwe etapy są planowane na okres wakacyjny. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na ponad 40 milionów złotych. Będzie osiedle, czy go nie będzie? Sprawa inwestycji w katowickim Burowcu ma więcej zwrotów akcji niż niejeden film. Temat ciągnie się od ponad roku. Po trzech podejściach, mimo protestów mieszkańców, radni zgodzili się na budowę osiedla, a wojewoda decyzję podpisał. Wczoraj zmienił jednak zdanie i unieważnił uchwałę. Nagły zwrot w sprawie inwestycji na katowickim Burowcu. Wywołująca liczne protesty budowa osiedla stanęła pod znakiem zapytania. Radni zgodzili się na uzgodnienie tej inwestycji, ale nadzór prawny wojewody unieważnił wczoraj tę uchwałę. Jak stwierdzili prawnicy, uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem przepisów prawa. Chodzi o brak dostępu do drogi publicznej i przystanków komunikacji publicznej w odpowiedniej odległości od planowanego osiedla. Uchwała w trybie lex developer dotycząca planowanej budowy w rejonie ulicy Mroźnej wzbudza emocje i kontrowersje od wielu miesięcy. Radni mogą teraz zaskarżyć decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Jesteśmy nierówno traktowani, choć robimy to samo, mówią związkowcy. Przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej trwa protest sierpnia 80. Wczoraj wieczorem związkowcy rozbili namioty i spędzili tam noc. Powodem są nieprawidłowości, do których ich zdaniem dochodzi w spółce córce JSW. Więcej w materiale Fatimy Orlińskiej. W spółce córce szkolenie i górnictwo podlegającej Jastrzębskiej Spółce Węglowej zatrudnionych jest blisko 2000 osób i to w ich obronie protestują związkowcy. Jak mówią, oczekują wyrównania wynagrodzeń dla tych, którzy wykonując tą samą pracę otrzymują dużo mniejsze wynagrodzenie. W pierwszej kolejności chcą jednak rozmów z przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Chcemy doprowadzić do sytuacji czystej, klarownej, kiedy pracownicy z SIG-u, którzy mają duże doświadczenie górnicze, pracują w tym SIG-u przez 3 miesiące, mogą przejść pod Jastrzębską Spółkę Węglową. Ci, którzy muszą mieć więcej tego szkolenia, to niech mają. Niech te szkolenie i górnictwo jest nie tylko z nazwy, niech jest rzeczywistym szkoleniem, bo dzisiaj dowiadujemy się, że górnicy z 15-letnim stażem pracują po półtora roku, a jednocześnie niewykwalifikowani. Ci, którzy przyszli z nadania, są przenoszeni pod spółkę i nie wiadomo, jakie są kryteria i zasady tutaj stosowane. Problem ma polegać na tym, że wielu górników, jak sami przyznają, utknęło na etapie szkoleń, a w JSW nie mogą otrzymać zatrudnienia przez nawet 2-3 lata. To z kolei przekłada się na wysokość wypłat. 100% mniejsze wynagrodzenia, traktuje się tych ludzi jako pracowników trzeciej kategorii, idzie z kolegą z kopalni, wykonują tą samą pracę, tak samo ryzykują życie, no ale widocznie życie kolegi SIG-u jest mniej warte, no bo jemu się płaci 100% mniej, nie ma szeregu świadczeń, które mają pracownicy z kopalni, nie mają 14 pensji, tam są jakieś dodatkowe wytyczne, żeby mógł barburkę dostać. Związkowcom do tej pory nie udało się porozmawiać z prezesem JSW. Jak wynika z ich relacji w kadrach, mieli usłyszeć, że na spotkanie trzeba się umówić, gdy jednak chcieli to zrobić, powiedziano im, że prezes nie ma czasu. Rozmawialiśmy z rzecznikiem prasowym spółki, który przyznał, że nie zajmują w tej sprawie stanowiska. Do sprawy w swoich mediach społecznościowych odniosły się za to inne związki zawodowe. Z fałszywą troską, tak oceniamy ostatni wygłup kolegów z sierpnia 80, którzy w walce o laurę jedynego sprawiedliwego związku zawodowego w środowisku JSW SA wypuścili ulotki, gdzie z fałszywą troską o los górników zatrudnionych w JSW i SIG podważyli zasady alokacji tychże pracowników do kopalń JSW SA. Przypominamy więc, że pracownik składa wypowiedzenie w SIG-u, żeby dzień później został pracownikiem JSW SA. W ten sposób na przestrzeni prawie 6 lat ponad 6 tysięcy pracowników SIG-u podjęło zatrudnienie w kopalniach JSW SA. Próbowaliśmy porozmawiać z przedstawicielami tych związków, jednak wszyscy byli dziś nieosiągalni. Strajkujący podkreślają, że ich konflikty międzyzwiązkowe nie interesują. Ja wiem, że części związkowców już się pomyliły te funkcje. Oni bardziej są biznesmenami. Fajnie mieć tu firmy ubezpieczeniowe żon, fajnie mieć swoje spółeczki, fajnie duże miliony dostawać na obchody sierpniowe. To jest wszystko piękne, tak? Na porozumienia jastrzębskie, miliony brać ze spółki na organizowanie imprez, zapraszanie polityków. Zresztą też czekamy na reakcję naszych polityków ze Śląska. Czekamy na reakcję Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ci ludzie za chwilę tu przyjadą i będą nam znowu mamić i okłamywać, jacy oni to są dobrzy i żebyśmy ich wybrali. Sierpień 80 zapowiada, że protestować będzie do skutku. Związkowcy nie wykluczają również, że protest będzie eskalować, choć podkreślają, chcą rozwiązania pokojowego. Wszystko po to, aby potrafili poradzić sobie samodzielnie. W Sosnowcu zostało dzisiaj otwarte kolejne już mieszkanie chronione, w którym zamieszka 7 niepełnosprawnych. W codziennych obowiązkach będzie ich wspierał pracownik MOPS-u. Starsi, schorowani czy samotni. Coraz więcej osób potrzebuje wsparcia. Właśnie dlatego otwarto dziś w Sosnowcu mieszkanie chronione, które zapewni dach nad głową dla 7 osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi. O, tutaj niebo, a ziemia normalnie, jak noclegownia. Ale teraz byłem na ośrodku dla bezdomnych na Piotrkowskiej 19. Tutaj jest lepiej? Tutaj jest lepiej, o wiele. No. Po remoncie bardzo. Warunki są nie do porównania. Tylko tutaj dotarliśmy,
dopiero będziemy oprowadzeni. Tego typu miejsca są formą opieki społecznej, które pełnią rolę tymczasowych domów dla osób potrzebujących wsparcia w przygotowaniu do samodzielnego życia. To jest mieszkanie chronione, wspierane, w związku z tym będą miały opiekę opiekunów, którzy będą doglądać ich codziennie, każdego dnia, w sobotę, w niedzielę również, i terapeuta zajęciowego, który będzie z nimi pracował nad ich jakby funkcjonowaniem w tym mieszkaniu, i też będą ich prowadzić pracownicy socjalni, też będą ich utrzymywać w takiej samodzielności względnej, żeby mogły sobie tu funkcjonować. W mieście istnieje już kilkanaście podobnych miejsc, które zapewniają schronienie osobom o różnych i często trudnych historiach życiowych. W niektórych z nich mieszkają osoby z niepełnosprawnościami, ale także byli wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dla mieszkańców tych ostatnich miejsc jest to ważny krok. 100% do przodu, nawet 120 dla tych osób do przodu osiągnęli taki poziom funkcjonowania w społeczeństwie, samodzielności, jesteśmy dumni. I właśnie z tych mieszkań my potem rekrutujemy do tego mieszkania pilotażowego te osoby, które się nadają do samodzielnego życia. Mieszkanie chronione zostało utworzone w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem. Całkowity koszt to ponad 340 tysięcy złotych. Taka była środa. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.